Mam wielką teraz przyjemność zaprosić na tę scenę wójta gminy Osy Wielkopolskiej, pana Piotra Kurowszczyka, przewodniczącego Rady Gminy Osy Wielkopolskiej, pana Piotra Śniegowskiego i sekretarza gminy Osy Wielkopolskiej, pana Dariusza Pryczaka. Można powiedzieć, trzech tenorów już mamy. Szanowni panie, witam was serdecznie na wyjątkowym koncercie w Gorzycach Wielkich. Tak sobie myślę, że dzisiaj jest Dzień Mężczyzny, czy Dzień Chłopaka, jak kto woli, a my świętujemy dalej Święto Kobiet. Ale szanowne panie, tak chyba jest, że całe życie, wszystko co robimy i staramy się, robimy dla was. Nawet jak tego nie czujecie czasami, wierzcie mi, że tak jest, naprawdę. Już oddaję kolegom mikrofon. Życzę wam spełnienia wszystkich tych najskrytszych marzeń, jakie macie, i żeby to Święto Kobiet trwało cały rok, a nawet całe lata, żebyście się czuły kochane, zauważane i szanowane. Dziękuję bardzo. Szanowny panie, z okazji waszego święta życzę wam wiele uśmiechu, kwiatów na co dzień, nie tylko od święta. W imieniu tej brzydszej części społeczeństwa na dzisiejszej sali, nie wliczając w to wójta, bo to już kiedyś z paniami sobie wyjaśnialiśmy. Drogie panie, wszystkiego dobrego. Oczywiście panowie, dzisiaj nasze święto, także też wszystkiego dobrego. I pamiętajcie, wprowadzając was w klimat tego dzisiejszego wieczoru, miłość wam wszystko wybaczy. Szanowny panie, szanowni panowie, witam was serdecznie w Gorzycach. I tą imprezą tak naprawdę kończymy cykl Dni Kobiet w naszej gminie, które rozpoczęły się już dnia 10 lutego. I było tego bardzo dużo. W związku z czym przypomina mi się, jak tak patrzę teraz z mojej perspektywy na to wszystko, bo zupełnie miałem coś innego powiedzieć, ale powiem to, co teraz właśnie widzę. Siedząc na jednej z imprez z duchownym, on patrząc na salę pełną kobiet mówi: nic tak Panu Bogu nie wyszło pięknego jak kobieta. W związku z tym, i myślę, że to jest naprawdę, drogie panie, puenta tego całego naszego dzisiejszego spotkania. Ja oczywiście, jest to dzień, który my życzymy wam wszystkiego pięknego, ale ja wam również dziękuję za to, że, drogie panie, jesteście, bo gmina to nie tylko my jako faceci, ale wy przede wszystkim jako kobiety z KGW, jako druhny z OSP, jako nauczycielki, jako pracownice, jako mieszkanki gminy, razem tworzymy tą gminę, razem ją integrujemy, tworzymy działania kulturalne, działania oświatowe i tworzymy naszą małą wspólnotę. Za to wam bardzo dziękuję serdecznie, że jesteście. Życzę wam tego, aby nasze życzenia nie kończyły się dzisiaj, ale trwały przez cały czas, przez cały rok i nie były tylko pustymi frazesami. Szanowne panie, wszystkiego dobrego i zapraszamy was na Caffè Boto.
wieczór Państwu. Witamy w naszym Café Bodo. Za chwilę zaprezentujemy Państwu widowisko słowno-muzyczne, którego zarówno miejsce, jak i czas są bliżej nieokreślone. Autorka scenariusza, Emilia Czekała, postawiła sobie pytanie, co by było, gdyby po wielu, wielu latach znów mogli się spotkać Hanna Ordonówna i Eugeniusz Bodo. Dwoje wspaniałych artystów z okresu międzywojennego. O czym by mówili, o kim by plotkowali i może co najważniejsze, jakie piosenki by dla nas zaśpiewali? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę, drodzy Państwo. Wystąpi przed Państwem wspomniana już Emilia Czekała w roli Hanki Ordonównej, absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, klasy śpiewu jazzowego, a towarzyszyć jej będzie jako Eugeniusz Bodo, znakomity polski wokalista Tadeusz Seybert. W imieniu solistów i nas wszystkich mamy do Państwa jeszcze jedną gorącą prośbę. Jestem przekonany, że znacie Państwo te piosenki, które za chwilę tutaj zabrzmią. Nawet jeżeli nie znacie słów, na pewno macie w głowie gdzieś te melodie. Bardzo prosimy, nućcie je z nami, śpiewajcie wraz z nami, bardzo nam to pomoże i wszyscy będziemy się chyba lepiej przez to bawić. No cóż, życzę Państwu szampańskiej zabawy w naszym Café Bodo. Miłego wieczoru. Ósma, cztery, jakaś płyta. Ósma, dziewięć, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, druga, trzecia, piąta. Ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Tak mi do niej tęsknisz. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. Kochane baby, ach te baby, człek by je łyżkami jadł. Tęgi chłop, co lekko w ręku, a mnie sztaby. Względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu grać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest fat. Gdy wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno, źle.
kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy. Jedno tylko rozwieje troski twe. Kochane bawy, ach te bawy, słęk wyjęły z kamiadu. Ten chłop, co lekko w ręku łamie sztaby, względem bawy jest tak, jak jest go całkiem słaby. Bawy, ach te bawy, czyby bez nich był ten świat. Co tu grać, co tu kryć, spróbuj bez bawy żyć. Taka sztuka, ktoś jest fac. Bawy, ach te bawy, człek wyjęły z kamijadu. Tęgi chłop, co lekko w ręku łamie sztaby, względem bawy jest tak, jak dziecko całe. No nie da się bez bawy żyć, no ale gdzież ta Ordonka znowu, no? Bo jak nie kochasz mnie, to choć powiem ci, to i tak nie zrozumiesz mych słów. Pytasz się serca, dlaczego tak bije, lub słońca na niebie, dlaczego śni. Sam chyba czujesz, że śmiesznie to brzmi. Pewnie już o tym słyszałeś, mój złoty, że są pewne rzeczy, o których nie warto, nie wolno, nie trzeba rozmawiać, bo grzech. O nich nam mówią spojrzenia jak z nieba, myśl, wzrok, śmiech. Jeśli kochasz mnie, to zrozumiesz mnie, to domyślisz się i bez słów. O czym marzy dziś, za czym tęskni dziś, możesz z twarzy wyczytać tę myśl. Musisz sercem zrozumieć dziś treść moich słów, jeśli mnie trochę miłujesz. Bo jak nie kochasz mnie, to choć powiem ci, to i tak nie zrozumiesz mych słów. Taki jestem zimny drań i dobrze mi z tym bez dwóch zdań, bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem zimny drań. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i odsunę wszystkich w cienie. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk. Już taki jestem zimny drań i dobrze mi z tym bez dwóch zdań, bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem zimny drań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem zimny drań.